Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Dzień dobry, Karolina Opolska, zapraszam na Teorię Spisku. A dzisiaj w studiu dr Nikodem Sarna, archeolog z wykształcenia i z pasji, choć nie praktykujący, ale być może dzięki naszym rozmowom, które gdzieś dookoła archeologii zawsze krążą, się to zmieni. Być może. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Cześć. I dzisiaj porozmawiamy sobie o teorii, która jest bardzo popularna w tym uniwersum teorii spiskowych, a mianowicie teorii dotyczącej Anunnaki. Anunnaki to są kosmici, którzy mieliby przybyć na Ziemię i zapoczątkować rozwój ludzkości. Trochę na temat starożytnych kosmitów już tutaj rozmawiałam, ale dzisiaj skoncentrujemy się na tym konkretnym regionie świata, czyli na starożytnej Mezopotamii, która miałaby być kolebką ludzkości, kolebką nauki, kolebką religii i miałaby tą kolebką być właśnie dlatego, że to tam przybyli Anunnaki. I teraz pozwól, że ja ci opowiem, może będę w odcinkach opowiadała, ale ja ci opowiem mniej więcej, na czym ta teoria polega, to znaczy w co wierzą jej wyznawcy, a ty ze swojego antropologicznego i archeologicznego doświadczenia powiesz mi, czy mam rację, czy nie mam racji. Dobrze, zbierzmy się z tym. No więc cofamy się 450 tysięcy lat wstecz. Cofamy się wstecz. Pięknie. Cofamy się 450 tysięcy lat w naszej historii. I okazuje się, że wtedy przez nasz Układ Słoneczny przechodzi sobie planeta, która ma cyklicznie się tutaj pojawiać i przechodzić przez Układ Słoneczny. I przechodząc przez ten Układ Słoneczny niszczy planetę, która nazywała się Tiamat. Tiamat to miała być planeta pojawiająca się w sumeryjskich i babilońskich wierzeniach. I z fragmentu tejże zniszczonej planety Tiamat powstaje Ziemia. I teraz inna planeta, zwana Nibiru, zostaje złapana w objęcia grawitacyjne Słońca i zaczyna krążyć właśnie po tej wielkiej eliptycznej orbicie i co po rzekomo 900 lat pojawia się gdzieś tutaj w okolicy Ziemi, czasem wywołując przy tej okazji kataklizmy. No i na tym tajemniczym świecie, na tej tajemniczej planecie, czyli na Nibiru, rozwija się inteligentne życie. I to życie, jego przedstawiciele, wykorzystując to, że ta planeta znajduje się blisko Ziemi od czasu do czasu, zakładają tu swoje kolonie i manipulują genetycznie tym, co tutaj zastali, czyli rozwijającą się ludzkością i tworzą gatunek Homo sapiens, który ma być robotnikiem w ich kopalniach. I teraz, żeby trochę to przyspieszyć, no chodzi generalnie o to, że ci przybysze, czyli Anunnaki, potrzebują złota, tego złota potrzebują, żeby chronić atmosferę swojej planety, potrzebują rąk do pracy, więc właśnie przyspieszyli ewolucję, połączyli swoje geny z materiałem genetycznym ziemskich hominidów i no i właśnie tak powstali ludzie. I to wszystko miałoby się znaleźć właśnie w mitologii sumeryjskiej i tego wszystkiego teoretycznie możemy tam szukać i możemy to wyczytać. Plus dochodzą takie smaczki, jak to, że rzekomo w mitologii sumeryjskiej na przykład ci Anunnacy, którzy przybywają na Ziemię, mają tu przybywać na powietrznych rydwanach lub niebiańskich łodziach, a na przykład ich posągi przedstawiane na przykład w świątyni w Aszur mają cechować się pewnym podobieństwem do tego, jak teraz wyglądają na przykład współcześni astronauci. Czy jesteś urzeczony tą historią? Tak. Muszę przyznać, że kreatywność osób, które za nią stoją, jest ujmująca. I tak zastanawiam się, od czego zacząć, bo tutaj jakby mieszają się różne wątki. Czyli z jednej strony coś w rodzaju takiej kosmogonii, tak, i stworzenia człowieka. Już widać, że pojawiają się pewne nazwy, które są wprost osadzone w mitologii, czyli właśnie Anunnaki, Tiamat. Do tego pojawiają się jeszcze te koncepcje związane z... To nie jest powiedziane wprost, ale też tutaj wybrzmiewa znowu ten taki wątek, że ludzkość w rozumieniu Homo sapiens jest starsza niż, prawda, archeolodzy normalnie mówią, tak? Bo mówimy o wydarzeniach, które miały miejsce rzekomo 450 tysięcy lat temu, no to tymczasem Homo sapiens najstarszy nam znany jest jednak młodszym gatunkiem i to znacznie, tak? Więc tak sobie myślę, że zacznijmy może od Tiamat, bo
Tutaj zastanawiam się, skąd w ogóle osoby stojące za taką tezą przypisały, czy jakby uznały, że Tiamat to było jakieś ciało niebieskie. Bo Tiamat faktycznie pojawia się w mitologii i to sumeryjskiej, i akadyjskiej, czyli babilońskiej, asyryjskiej. Natomiast to jest taka personifikacja wód słonych, oceanu. Ona to jest, powiedzmy sobie, już nie wchodząc w szczegóły, taka postać, czy taka istota, która... Boska? Tak, boska, tak, jak najbardziej, która jakby była jedną z takich pierwotnych istot i która jakby była jeszcze na świecie, zanim jeszcze tak naprawdę oddzieliły się od ciebie wody słodkie i słone, tak, zanim powstali pierwsi bogowie, zanim powstał człowiek. Więc skąd wziął się pomysł, że to mogła być planeta? Trudno mi nie powiedzieć. Miała swojego jakiegoś odzwierciedlenia w Układzie Niebieskim? Wiesz co, na pewno nie ma w źródłach archeologicznych, ani też pisanych, bo to mówimy już też o czasach, kiedy były źródła pisane, nie ma takiego, przynajmniej ja nie spotkałem się z takim przypisaniem wprost. Bo faktycznie coś takiego jak obserwacja nieba i mówiąc wprost wróżbiarstwo na tej podstawie rzeczywiście istniało, szczególnie znamy to z czasów późno-babilońskich. Natomiast takie proste przełożenie jakiegoś boga na planetę w świetle mojej wiedzy nie istniało, więc to jest takie zastanawiające. Ale to już możemy też Tiamat zostawić, bo to nie jest, wydaje mi się, tutaj kluczowe. No jest na tyle kluczowe, że z fragmentu właśnie planety Tiamat miała powstać Ziemia. No, no okej. Okay. To też ciekawe, że jakby... No, wiesz, jakby to powiedzieć, no nie udowodnia ci, że na pewno tak nie było, prawda? Natomiast nic nie wskazuje, żebyśmy mieli do czynienia. Dobra, zostawmy Tiamat w spokoju. Zostawmy Tiamat w spokoju. No dobrze, dlaczego w ogóle poruszamy się w okolicy Mezopotamii? A to dlatego, że cały czas idąc tropem tej teorii, no to właśnie w Anunnaki, którzy przybyli na Ziemię, pierwszą kolonię właśnie mieli zakładać w południowej Mezopotamii i tam... I tam właśnie ten człowiek miał zostać po raz pierwszy powołany do życia, ten człowiek, ten homo sapiens, czyli my po prostu. Mhm. To jest w świetle danych nieprawdą, tak? Bo najstarszy homo sapiens wcale nie pochodzi z Bliskiego Wschodu. Ale tutaj znowu, bo Anunnaki to jest, jakby tutaj znowu mamy kolejne takie trochę pomieszanie wątków, bo Anunnaki faktycznie to jest taka zbiorcza nazwa na takie zgromadzenie bóstw, powiedzmy, która pojawiała się już rzeczywiście w okresie sumeryjskim. I to ona... Czyli nazwa Anunnaki faktycznie tak. W mitologii sumeryjskiej Jak najbardziej. Istnieje. Jak najbardziej. Przy czym nie tylko sumeryjskie, też i późniejsze, bo pamiętajmy, że Sumerowie to był ten lud, powiedzmy sobie, najstarszy, ten, który de facto zapoczątkował to, co nazywamy cywilizacją w tym jakby miejscu na świecie. Natomiast pod koniec trzeciego tysiąclecia przed naszą erą te tereny państwa sumeryjskiego, czy państw miast, zostały najechane przez ludy posługujące się językiem akadyjskim, które potem jakby podłożyły takie podwaliny pod państwa babilońskie i asyryjskie. I gdzieś tu jest pewna ciągłość kulturowa, więc ci Anunnaki też się tam przewijali. I teraz do czego zmierzam? Bo mamy tutaj do czynienia de facto z okresem, który trwał bardzo długo, tak? Bo od 3000 lat przed naszą erą bardzo już ogólnikowo rzecz nazywając mamy początki tej cywilizacji sumeryjskiej. Potem mamy, prawda, tę całą historię aż do czasu podbicia Babilonu przez Persów, prawda, w VI wieku przed naszą erą. No to tu mówimy o ponad 2500 lat, prawda? To jest koszmarnie długi okres, nie? To dłużej niż trwa ta tak zwana nasza era. No chciałam tylko powiedzieć, że VI wiek przed naszą erą to miałby być właśnie moment, w którym Anunnaki opuszczają Ziemię ostatecznie. To ciekawe, bo no, absolutnie nie dość, że nic takiego w źródłach nie istnieje, no to też nie zapisano w tamtym okresie, a było to już, powiedzmy sobie, moment względnie rozwiniętej historiografii takiego incydentu. Natomiast wracając do Anunnaki, faktycznie... No tak, ustalmy, kto to tak naprawdę był wedle sumeryjskich wierzeń. I to tutaj wydaje mi się, że dochodzimy do takiego punktu, który może być jednym z clue, bo... Tak naprawdę ich pochodzenie w świetle tekstów z tabliczek, które znamy, nie jest do końca jasne. To znaczy tabliczki nie dają odpowiedzi, skąd oni się wzięli. To jest pierwsza rzecz. Oni pojawiają się w kilku mitach sumeryjskich, na przykład o takim bogu Enki, który był takim organizatorem świata. Bóg Enki w tej teorii też się pojawia i to ma być ten z Anunnaki, który jako pierwszy... dopatrzył się w ludziach czegoś więcej niż takiej darmowej siły roboczej. I chciał, żeby było im dobrze.
To też można powiązać z pewnym mitem. Do tego zaraz wrócimy, okay. Bo to jest ciekawa obserwacja. W każdym razie Anunnaki pojawiają się już wtedy. W tych wcześniejszych tabliczkach oni są przedstawiani jako faktycznie taka grupa, którą tworzy między innymi Enki, jeszcze kilku innych bogów, na przykład Anu, na przykład Enlil, jeszcze kilku innych. I oni faktycznie są osadzeni w, że tak się wyrażę, w niebiosach, tak? Gdzieś ponad nami. Natomiast w późniejszych tekstach, szczególnie babilońskich i asyryjskich, tak naprawdę oni funkcjonują po pierwsze w większej liczbie, bo pojawiają się pewne źródła, które mówią nawet o 300 czy 600 Anunnaki, nie wymieniając ich z imion. Mało tego, część z tych mitów i czy w ogóle źródeł przenosi je do świata podziemnego. Tak, na przykład jest taki dosyć dobrze poznany mit o bogini Isztar, która schodzi do świata podziemnego, żeby tam odwiedzić Ereshkigal i jej męża Nergala. I tam Anunnaki są przedstawieni jako tacy bogowie sędziowie. I generalnie ten aspekt sędziowania faktycznie się gdzieś przewija wokół nich. Czyli mówimy o jakichś bóstwach, które są stare, których pochodzenie jest nie do końca jasne, które są ważne, bo rzeczywiście mają taką moc wydawania wyroków wiążących w kontekście, prawda, całości naszego życia. Natomiast no, ja nie spotkałem się z jakimikolwiek odniesieniami tutaj do, że tak się wyrażę, kosmosu w takim rozumieniu, w jakim my go rozumiemy, tak? Więc... Czyli te latające rydwany powietrzne i niebiańskie łodzie to nie jest coś, co można faktycznie rydwany jeden do jednego wyczytać? Znaczy nie, bo rydwany faktycznie pojawiają się w ikonografii, zresztą nie tylko bliskowschodniej, nawet przecież i greckiej. Natomiast faktycznie mamy też pewne, jakby to powiedzieć, źródła, które po prostu potwierdzają, że rydwany były jakimś tam elementem militarnym, także jakby stanowiły wyposażenie wojsk w czasach, w zasadzie już w epoce brązu. Natomiast znowu no, nie można ich odnosić do tak literalnie do jakiejś wędrówki bogów, tak? Że bogowie mogli się poruszać w mitach na przykład na rydwanie czy płynąć łodzią, natomiast no, nie jest to znowu żadna coś, co można by literalnie odbierać jako podróż kosmiczną. Zresztą łodzie były też ważne, no bo wiadomo, że w tamtych czasach rzeki Eufrat i Tygrys były no, kanałem komunikacyjnym ważnym i nawet w tak zwanym realu, czy Sumerowie, czy później Babilończycy i Asyryjczycy, najzwyczajniej w świecie transportowali posągi bogów poprzez transport rzeczny, tak, łodziami i w ten sposób jakby odzwierciedlając, czy robiąc taki performance odzwierciedlający te wędrówki bogów w mitologii, więc tego typu środki transportu i środki, prawda, czy wyposażenie armii rzeczywiście funkcjonowało w tamtych czasach. Natomiast no, mamy dosyć dobre zrozumienie ich funkcjonowania w życiu codziennym. Natomiast no, nie ma jakichkolwiek sensownych tutaj odniesień do ewentualnych podróży kosmicznych. To zatrzymajmy się na chwilę przy bóstwie o imieniu Enki, bo według teorii spiskowej Enki jako jeden z Anunnakich no, miał być tym pierwszym o dobrym sercu i on zażądał od swoich towarzyszy, żeby jednak tych ludzi, którzy do tej pory byli właśnie siłą roboczą wydobywającą te minerały i złoto, zacząć traktować faktycznie z pewnym szacunkiem. Czy to gdzieś tutaj, coś podobnego w mitologii można znaleźć? Tutaj pobrzmiewa echo znowu kilku mitów, bo Enki, albo inaczej, stworzenie człowieka można odnaleźć w kilku mitach, zarówno sumeryjskich, jak i późniejszych akadyjskich. Natomiast to nie jest tak, że te mity są, one niekoniecznie są do siebie pod każdym względem podobne. I tak na przykład w mitologii sumeryjskiej faktycznie istnieje taki mit o bogu Enki i bogini Ninmach, w którym rzeczywiście Enki jest tym bogiem, który w ogóle wprowadza w życie pomysł stworzenia człowieka po to, żeby bogów w pewnym sensie odciążyć. Natomiast w tym samym micie, i to jest zastanawiające w kontekście tego, co przywołujesz, pojawia się też taka dosyć specyficzna konkurencja. Otóż Enki wdał się w taką konkurencję z boginią, z którą ucztował, która polegała na tym, że jak już spożyli dostatecznie dużo alkoholu, to postanowili się zabawić w to, które z nich stworzy
by to powiedzieć, bardziej chrome, czy bardziej obciążone stworzenie ludzkie, tak? I jakby, jeżeli okazało się, że któreś stworzy człowieka tak niedoskonałego, że to drugie nie będzie w stanie dla niego znaleźć żadnej funkcji, to to, które stworzy tego niedoskonałego człowieka, wygra, tak? Jenki wygrał. Więc w zasadzie to tutaj też pobrzmiewa trochę takie echo jakby wyjaśniania ludzkich niedoskonałości, słabości i tak dalej. Więc rzeczywiście Enki tutaj widnieje jako ten, który człowieka stworzył, natomiast raczej trudno powiedzieć, żeby on był tym, który widział tę Bożą iskierkę w człowieku, prawda? Okej, okay. No i teraz tak. Jednym z argumentów, które są często podnoszone jako te, które mają świadczyć o tym, że coś jest na rzeczy z tą Mezopotamią, no jest argument taki, że ta cywilizacja była bardzo wysoko rozwinięta jak na owe czasy. Zbyt wysoko, według oczywiście tych, którzy podają wątpliwość to, że to mogło się dziać naturalnie. No i że zwolennicy tej teorii mówią na przykład, że znaczna część dorobku technologicznego, naukowego ówczesnych mieszkańców Mezopotamii nie miała dla nich praktycznego znaczenia żadnego. I na przykład do czego potrzebne miałyby im być wyznaczanie równika niebieskiego, czy na przykład kwestia pomiarów odległości między gwiazdami. No, że to da tak wczesnej cywilizacji, która jednak trudniła się głównie rolą i rybołówstwem, no to nie miałoby mieć żadnego znaczenia, więc skąd mieliby to wiedzieć, jeśli nie właśnie od Anunnaki, jasne. Tutaj wybrzmiewa ten wątek, który poruszaliśmy, ale dobrze pamiętam, podczas naszej ostatniej rozmowy, to znaczy takie przekonanie, że istnieje pewien taki, można powiedzieć, ewolucyjny porządek i że jeżeli mamy do czynienia z jakąś starą już cywilizacją z naszego punktu widzenia, to że ta cywilizacja jakby w zasadzie to nie wiem dlaczego, ale z jakichś tam względów nie była w stanie pewnych rzeczy zrobić. Tylko dlatego, że one są trudne i one nam się dziś obecnie wydają trudne. Tymczasem to, co teraz podałaś jako przykład, to są de facto pewne elementy z tamtejszych czasów, które były z kolei elementem przede wszystkim wróżbiarstwa. Bo między innymi właśnie z zachowania, z obserwacji ciał niebieskich. Astrologii tak zwanej. Tak, można tak powiedzieć, że generalnie rzecz biorąc, obserwując ruch ciał niebieskich, nie tylko Sumerowie, ale tak naprawdę głównie nawet te późniejsze, późniejsi mieszkańcy tych ziem, szczególnie Babilończycy, faktycznie na przykład starali się oszacować, nie wiem, urodzaj, albo powodzenie w wojnie i tak dalej. Zresztą nie jest to, musimy pamiętać, że nie jest to zupełnie czymś unikalnym. W starożytnym Rzymie też na przykład wróżono z lotu ptaków, albo z wątroby na przykład i tak dalej, więc to jest raczej rzecz typowa niż nietypowa, jeśli można by tak powiedzieć. Natomiast nie zapominajmy, że więc tak na dobrą sprawę nie zgodziłbym się z tym, że to nie miało praktycznego znaczenia. Ono to jest coś, co dla nas nie ma praktycznego znaczenia. Dla nich miało żywotne, tak? Bo odpowiadało na pytanie o przyszłość, która dla nich była bardzo istotna. Poza tym nie zapominajmy, że tak naprawdę to jednak była cywilizacja, czy ludy i społeczeństwa, które naprawdę miały dosyć wysoko rozwiniętą matematykę, które były całkiem zaawansowane urbanistycznie i mamy to dosyć dobrze rozpoznane. Więc w tej sytuacji dokonywanie tego typu pomiarów, bez względu na to, czy one były błędne, czy nie, raczej nie jest niczym zaskakującym. Podobnie zresztą można odnieść to do starożytnego Egiptu, tak? To są te rzeczy, które tam miały miejsce. A jednak Anunnaków się tam nie wysyła z jakiegoś względu. Ale w Egipcie też aczkolwiek są też różne teorie dotyczące. Przypisuje się tam działalność, tak, ale istot pozaziemskich. W takim razie, czy to przekonanie, że mieszkańcy starożytnej Mezopotamii byli faktycznie niezwykle rozwinięci jak na owe czasy, ma jakieś podstawy, czy nie ma? No bo to przekonanie się naprawdę powtarza już nie tylko nawet wśród zwolenników teorii spiskowych, ale w ogóle to jest jakieś takie powszechna pewność. No, na pewno byli rozwinięci, tylko że to znowu jest kwestia punktu odniesienia. Faktycznie doszli do takich
czy zbudowali taki wolumen wiedzy, tak, który jest imponujący z całą pewnością. Natomiast no, nie da się jednoznacznie powiedzieć, czy to jest za dużo jak na owe czasy. No, do tego doszli. Zresztą, tak jak mówiłem, nie wydarzyło się to w próżni. Oni po prostu pod pewnymi względami ewidentnie dociekali trochę głębiej, bo było to dla nich być może ważniejsze i prawdopodobnie no, stąd taki, a nie inny materiał archeologiczny czy historyczny. Natomiast no, nawet jeżeli byśmy uznali, że faktycznie jest to coś, co trudno nam wyjaśnić, to nie wydaje mi się, żeby był to jednoznaczny argument za tym, żeby przyjąć tutaj hipotezę o interwencji sił pozaziemskich. Jest też taki jeden wątek, który się przewija w tej teorii. On jest bardzo malowniczy i też gdzieś silnie zakorzeniony w tym spiskowym uniwersum, to znaczy przekonanie. Jest to wątek mianowicie dotyczący olbrzymów. Gdyż według tej teorii spiskowej ci Anunnaki w którymś momencie zaczęli krzyżować się z ludźmi i tym samym dali początek pokoleniu olbrzymów. Ci olbrzymowie, te olbrzymy, nazywane były Nefilim. I w ogóle wątek tego, że niegdyś po ziemi stąpali olbrzymi, on się przewija przez wszystkie kontynenty i przez wszystkie teorie spiskowe. No i zastanawiam się, czy to ma jakieś odzwierciedlenie w mitologii sumeryjskiej. Czy to już w ogóle jest... Wiesz co, wydaje mi się, że to jest chyba trend z szerszej teorii spiskowej dotyczącej przeszłości. Natomiast być może są to jakieś echa chociażby tego mitu o stworzeniu świata, tak zwanego Enuma Elish, który rzeczywiście pojawia się kilka... Znaczy, nie jest tam napisane wprost, że byli jacyś giganci czy tam olbrzymy, natomiast faktycznie przewija się taki wątek jakby kilku pokoleń bóstw jakby też taki epizod buntu jednych bogów przeciwko drugich. Zresztą to właśnie w tym micie wyeksponowana jest postać Marduka, dosyć też znanego skądinąd miłośnika muzyki, prawda, boga. Więc być może rzeczywiście to są jakieś echa takich wątków. Natomiast ten wątek jakiegoś konfliktu bogów także się pojawia, który miałby być oczywiście konfliktem tychże kosmitów, którzy po prostu się między sobą pokłócili. No i teraz też pojawia się kolejny wątek, który ma uwiarygodnić w jakiś sposób niesamowitość tej historii, czyli że cywilizacja, ludy Mezopotamii wysoko zaawansowane miały dosyć nagle i w dość niewyjaśnionych okolicznościach zniknąć z powierzchni planety. Czy faktycznie zniknęły nagle i w niewyjaśnionych okolicznościach? Absolutnie nie. No to jest rzeczywiście coś, co można obalić dosyć łatwo. No to jak zniknęli? Znaczy, oni nie zniknęli. Ci ludzie nie zniknęli. Tam nie było żadnej, że tak się wyrażę, pustki, tak, populacyjnej. Generalnie rzecz biorąc... Nie było kataklizmu, który zmiotł ich z powierzchni Ziemi? Nie, znaczy znowu to, co... To jakby dwie rzeczy. Pierwsza to jakby, że musimy pamiętać, że znowu mówimy o 2500 lat. Sumerowie rzeczywiście jako kultura, bo oczywiście nie jako lud, zostali gdzieś tam, rozpłynęli się trochę wśród tych ludności akadyjskiej 2000 lat przed naszą erą mniej więcej. Natomiast no, to nie jest tak, że ci ludzie zniknęli, tak? Po prostu pojawiła się, no wiem, inna grupa panująca, trochę inna kultura, inny język, natomiast no, ci ludzie dalej tam byli. I tak samo w momencie, kiedy im, jakby to powiedzieć, to państwo nowobabilońskie upadało pod naporem Persów, no to znowu zmieniła się administracja, pojawiła się władza Persów, ale przecież mieszkańcy tych ziem, oni nie zniknęli w żaden sposób. I tak samo jak po Persach nadeszły czasy helenistyczne, po podboju przez Aleksandra Macedońskiego, tam też dalej mieszkała ta sama ludność, tak? Tylko zmienił się język, przynajmniej ten administracyjny, tak? Zmieniły się pewne formy jakby ekspresji kulturowej, ale nie ma tam żadnego wątku depopulacji z punktu widzenia historycznego. Natomiast faktycznie zarówno w mitach sumeryjskich, jak i późniejszych pojawia się wątek tak zwanego potopu, który potem zresztą został również wykorzystany w Biblii, bo to są dosyć można powiedzieć, bliskie sobie tutaj historie. O to się też jeszcze zapytam. Więc rzeczywiście co do potopu, to tutaj trzeba, rzeczywiście jest taki mit,
Tutaj znowu pojawia się rzeczywiście Enki, tu możemy do Enkiego nawiązać, bo rzeczywiście przynajmniej w części mitów to Enki był tym, który wiedząc jaki jest plan bogów, tak, żeby zesłać potop na ludzi i tym sposobem ich anihilować, to on temu odpowiednikowi Noego, którym był albo Zisudra, albo Atrahasis, albo Utnapishtim w zależności od tłumaczenia i okresu, przekazuje te informacje i jakby zaleca mu zbudowanie łodzi, na której też pomieści, prawda, zwierzęta i tak dalej. I rzeczywiście, o ile dobrze pamiętam, w kilku miastach, szczególnie właśnie tych mających warstwę czasów sumeryjskich, znaleziono takie, część była po prostu wypełniona gliną, tak? Tam nie było żadnych takich warstw osadniczych. Czyli być może rzeczywiście były jakieś takie lokalne podtopienia, które były wynikiem na przykład wylewającej rzeki, tak, albo bardzo intensywnych opadów w danym czasie, które gdzieś na wyobraźnię tych ludzi oddziaływały i tym sposobem też trafiły. Ale wielkiego potopu, nie ma dowodów na wielki potop. Nie, natomiast takiego potopu, który by zmył z powierzchni ziemi wszystkich mieszkańców Mezopotamii, no to wiadomo, że nie było. To jest praktycznie pewne. Ale wracając właśnie do tego potopu i do tej historii, która jest niemal jeden do jednego historią Noego z Biblii, dosyć nam znaną, jako że my jesteśmy bardzo zakorzenieni w tej mitologii starotestamentowej. Jest też taki wątek powtarzający się, że oprócz tego, że Mezopotamia miałaby być kolebką ludzkości, technologii, nauki i tak dalej, no to też miałaby być kolebką religii i że te przekazy sumeryjskie, ta mitologia sumeryjska, która, jeśli cały czas podążamy zgodnie z teorią spiskową, tak naprawdę opowiada o przybyciu kosmitów na planetę Ziemię, właściwie potem na przykład znana nam najlepiej Biblia przypisuje tę historię. To znaczy taki proces mieszania się tych wpływów kulturowych, jakby przechodzenia czy odzwierciedlania starszych mitów w nowszych, oczywiście zachodził. I to nie jest żadna tajemnica, jest to powszechne. Ale na ile to szerokie, na ile to zjawisko było szerokie, jeśli chodzi właśnie o mitologię sumeryjską? Z mitologii sumeryjskiej najpierw przeszło do mitologii tych ludów posługujących się językiem akadyjskim, czyli Babilończyków i Asyryjczyków, a ponieważ te państwa otrzymywały de facto taką ciągłość kulturową przez prawie mniej więcej 1500 lat, to też ta kultura, jakby to powiedzieć tak, promieniowała poza granice administracyjne, tak? I też trafiała do tych ludów mieszkających w dzisiejszym Lewancie, tak? Do tych plemion semickich, które posługiwały się innym językiem, aramejskim, ale to też jest ważne, przez jakiś czas ten język, który właśnie wywodził się z terenów dzisiejszego Lewantu, czyli też chociażby terenu dzisiejszego Izraela między innymi, czyli aramejski, on też zaczął być stosowany w tych państwie asyryjskim czy babilońskim. I te mity, które my znamy oryginalnie z tych języków akadyjskich, w nim również się pojawiały. Czyli ta dyfuzja zachodziła tak naprawdę poprzez podobieństwa, a potem dokładnie ten sam język. No i też taką można powiedzieć bliskość kulturową, bo te osoby były, te rejony były siłą rzeczy poddane oddziaływaniu tej kultury postsumeryjskiej, powiedzmy. Tak? A na ile Stary Testament jest inspirowany mitologią sumeryjską? Dobre pytanie. Nie wiem, czy jestem w stanie udzielić bardzo precyzyjnej odpowiedzi. Myślę, że sumeryjską wprost w niewielkim stopniu, natomiast akadyjską po części tak. A jak myślisz, skąd w ogóle ten boom na historie dotyczące właśnie starożytnej Mezopotamii i mitologii sumeryjskiej? Dlaczego właśnie to miejsce tak nas teraz zafascynowało, że doszukujemy się w nim początków ludzkości w ogóle? Kosmicznych czy mniej kosmicznych? No, ja oczywiście mogę tylko spekulować, nie znam odpowiedzi na to pytanie, natomiast... Ta historia jest naprawdę tak fascynująca, to znaczy nie ma innych tak fascynujących historii, które mogłyby zastąpić nam tą nieszczęsną Mezopotamię, na którą powołują się wszyscy zwolennicy teorii na przykład o starożytnych kosmitach. No, ja bym nie powiedział, że nie ma równie interesujących, natomiast myślę, że tutaj po prostu ulega sprzężeniu kilka rzeczy. Po pierwsze, pytanie, bo mówimy, że Sumerowie utworzyli najstarszą cywilizację, więc pytanie, co to znaczy? A to znaczy tylko tyle, że to była rzeczywiście najstarsza społeczność, która miała jakąś, była ponadlokalna, tak? Miała jakieś różne formy administracji, spójną kulturę i posługiwała się pismem.
To rzeczywiście, rzeczywiście Sumerowie są najstarsi. I faktycznie myślę, są najstarsi. Tak. Toczyły się takie spory, czy rzeczywiście to Sumer, czy Egipt. Na razie wychodzi na to, że jednak Sumer. To nie są duże różnice, ale jednak. Więc i rzeczywiście w przypadku Sumeru, czy w ogóle, czy Mezopotamii, bo jakby wcześniej nie było wcale niespodziane, że tam byli Sumerowie, nie wiemy tego. Rzeczywiście widać pewną taką, patrząc w przeszłość, widać taką ewolucję, tak? Od jakichś tam tokenów, czy takich znaczników handlowych aż do pisma. I to rzeczywiście jest ciekawe. Druga sprawa jest taka, że przynajmniej tak jak ja to interpretuję, to rzeczywiście ten poziom zaawansowania technologicznego, który w parze z byciem jakby najstarszym, tak, jest dosyć taki przemawiający do wyobraźni. Być może tu są jeszcze jakieś takie pokłosia, prawda, jakby to powiedzieć, niezbyt pozytywnej prasy Babilonów w przekazach chrześcijańskich, wczesnochrześcijańskich, prawda? No bo nie mają dobrej Babilon prasy, no nie faktycznie. I być może to też jakby to, te posądzania o jakieś tam, prawda, magię, o nieczystość i tak dalej, które się w stosunku do Babilonu przytacza, one też być może oddziałują jakoś na naszą wyobraźnię, mimo tego, że no jakby wcale niekoniecznie wierzymy wprost, tak, co jest napisane w Biblii. A czy to Sumer, czy to Egipt, to jednak to jest lokalizacja w miarę zbliżona, więc to też mogłoby przemawiać za tym, że z jakiegoś powodu właśnie też siły kosmiczne, ten rejon, no bo nie będziemy dzisiaj oczywiście rozmawiać o Egipcie, ale jeśli chodzi o interwencje pozaziemskie na to, co się działo w Egipcie i na przykład na tamtejszą technologię i budownictwo, no to teorii jest bez liku na ten temat. No a jak powiedziałam, lokalizacyjnie jest to, powiedzmy, dość blisko, więc znowu pojawia się pytanie, dlaczego w tym miejscu? Dyskutujemy, czy najstarsza cywilizacja to właśnie Mezopotamia, czy Egipt, ale ciągle to jest tak jakby ta sama lokalizacja. No tak, prawie. Tak, faktycznie. No patrząc z punktu widzenia mapy, prawda, świata, no to tak. rzeczywiście są te rejony sobie bliskie. Trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo no, nie ma jasnej odpowiedzi dlaczego. Ewidentnie znowu sprzęgło się kilka czynników, czyli jakby warunki klimatyczne, trochę też pewnie kwestia jakby wielkości populacji, która w tym czasie no, jakby zdążyła na tyle urosnąć, żeby była potrzeba i możliwość budowania struktur większych niż powiedzmy jakaś tam wioska czy grupa. Natomiast musimy też pamiętać, że część tych rzeczy, które tam, że tak się wyrażę, nabrały tempa, wcale niekoniecznie najstarsze były akurat w tych miejscach, bo rozmawialiśmy ostatnio chociażby o Göbekli Tepe, które jest przecież położone w Anatolii, w Turcji. No tak. Co nadal, patrząc z perspektywy mapy całego świata, jest ciągle w miarę blisko. No tak, ale też musimy pamiętać, że jakby nie patrzeć, mimo tego, że w czasach, o których mówimy, ludzie zamieszkiwali też Europę już i na pewno zamieszkiwali też Azję i w zasadzie Amerykę już w sumie też, w zasadzie cały świat, no to jednak ta wędrówka Homo sapiens zaczęła się od Afryki, tak? Czyli można też powiedzieć, że to były te miejsca, które relatywnie szybko zostały zaludnione, szybciej niż inne, przez populacje Homo sapiens, które my znamy jako współczesne, z biologicznego czy ewolucyjnego punktu widzenia. Więc ta bliskość plus warunki klimatyczne plus paradoksalnie dosyć szeroki zakres dyfuzji różnych elementów kulturowych mogły na to wpłynąć. Aczkolwiek to są spekulacje, no, czy to dlatego. Wyjaśnienie kosmiczne jest dużo bardziej urzekające. Z całą pewnością. No, generalnie nauka rzadko dostarcza prostych i seksownych odpowiedzi, aczkolwiek no, chyba musimy się z tym pogodzić. No, możemy zawsze poczekać, bo za mniej więcej 900 lat planeta o nazwie, muszę sobie przypomnieć nazwę. Nibiru, tak? Planeta o nazwie Nibiru. Znowu będzie prawdopodobnie, jeśli oczywiście ta teoria jest prawdziwa, przelatywała w pobliżu Ziemi i być może wtedy właśnie Anunnaki znowu nam się, a może to, co się teraz dzieje, te wszystkie niewyjaśnione zjawiska powietrzne, to właśnie oznaczają, że Nibiru właśnie przelatuje w okolicy Układu Słonecznego, teraz dzieje się bardzo dużo, jeśli chodzi o doniesienia dotyczące UFO publicznej. Podaję, że przed kilkoma dniami człowiek, który już kilka razy pokazywał rzekome ciała, tak. Tak, ciała czy mumie UFO, pokazał kolejną. Dwie.
czy tak, nawet w meksykańskim parlamencie. Tak, zgadza się. Natomiast no... Ale one nie odpowiadają opisowi Anunnaki, bo Anunnaki mieli być wysocy i potężni, a to, co zostało pokazane w parlamencie meksykańskim, było małe i skurczone. Te pierwsze, które pokazywał, to jedna to zdaje się była mumia dziecka, które miało po prostu zniekształconą żuchwę, czy twarz o czaszkę. A druga to była taka ciekawa mistyfikacja polegająca na tym, że do ciała dziecka dołączono bodajże czaszkę lamy, czy coś takiego. Więc przypuszczalnie i ta kolejna iteracja się okaże niekoniecznie prawdziwa. No zobaczymy. Z drugiej strony w Peru też, bo rzekomo w Peru znalazł te ciała. Co do Peru też pojawiały się, prawda, tutaj takie koncepcje, jakoby te znaleziska na płaskowyżu Nazca były, prawda, pochodzenia również nieziemskiego. I one są, ile dobrze pamiętam, chyba, chociaż nie wiem, czy one są starsze, czy młodsze niż Mezopotamia, w każdym razie, czy cywilizacja sumeryjska, w każdym razie widać, że jak są rzeczy, które nam jest trudno przełożyć na taki, w cudzysłowie, chłopski rozum, to łatwiej nam się doszukiwać tutaj interwencji z niebios, a nie po prostu pomału i taką mrówczą robotą po prostu próbować odtworzyć to, co się działo wtedy. No tak, ale bo cały czas to odtwarzanie mrówczą robotą jest, oprócz tego, że jest mało seksowne, tak jak powiedziałeś, faktycznie jest, to też nie daje odpowiedzi na wszystkie pytania i to jest mało satysfakcjonujące po prostu. No wiesz, na pytanie o to dlaczego, albo wiesz, na pytania o sens i znaczenie prawdopodobnie nie da odpowiedzi nigdy, tak? No bo to są rzeczy, które troszeczkę umykają poznaniu naukowemu, więc być może to też jest jeden z minusów nauki, który sprawia, że jest nam mniej atrakcyjna. W każdym razie ten rok od początku jest bardzo ciekawy, jeśli chodzi o wszystko, co związane z rzekomymi kosmitami i właśnie niezidentyfikowanymi obiektami latającymi, które od stycznia już się pojawiają na naszym niebie, więc być może już całkiem niedługo dowiemy się czegoś nowego i będziemy się mogli spotkać i porozmawiać o czymś zupełnie nowym. Też co ciekawe, bo te tabliczki klinowe, które odczytaliśmy, to jest tylko jakaś część zbioru, którą znamy. Od jakiegoś czasu, od kilku lat i ten proces nabiera tempa, stosuje się różne algorytmy uczenia maszynowego i NLP, które mają pomóc odczytać tabliczki jeszcze dotychczas nieodczytane, nieprzetłumaczone, także być może wraz z postępem prac też jakaś nowa wiedza się tutaj do nas uśmiechnie. Być może poznamy prawdę o Anunnakich i treść tabliczek. Jest to niewykluczone. Was wszystkich racjonalistów w osłupienie. Tego nie możemy wykluczyć. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. Doktor Nikodem Sarna. I ja państwu bardzo dziękuję i zapraszam oczywiście na kolejne odcinki Teorii Spisku na kanale Sekielski Brothers Studio. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.